Cześć drodzy widzowie, witam was w trzecim odcinku Żużlowych Szachów. Duet prawie Dryła, prawie Jabłoński. Kłaniamy się bardzo serdecznie. Któryś z was popełnił taki komentarz pod naszym pierwszym odcinkiem, stąd moja szmata na głowie, nie czerwona tym razem, bo gdzieś mi się zgubiła, odkąd obciąłem włosy. Natomiast coś tam na głowie jest, Rafał Żużlowy Degustator. Kłaniam się bardzo nisko. Dzisiaj będę prawie Tomkiem Dryłą, a prawie Mirkiem Jabłońskim będzie Piotr Wojciechowski. Cześć Piotrek. Cześć, siemanko wszystkim. Okej, dzisiejszy temat odcinka to średnie biegowe, a numery startowe. W tym oto odcinku porozmawiamy sobie, jak dużo zależy, szczególnie przy nowej tabeli biegowej, od tego, jaki numer startowy dostajesz i jak to później przekłada się na twoją średnią. Średnie przeanalizujemy sobie również jakby troszeczkę osobno, numery startowe również, bo to też jest dość bardzo ciekawy klimat. Zresztą Piotrek wie coś na temat numerów startowych, także spodziewajcie się turbo wykładu tym razem. Tak, postaramy się coś tutaj. Postaramy się. Objaśnić. Termalika strzeliła bramkę na 4-3, tak nawiasem mówiąc. Bardzo dobrze, to Legia w strefie spadkowej. Tak, dobrze. Witamy. Koniec tego kontentu nieżużlowego. Przechodzimy do konkretów, moi drodzy. Jak doskonale zdajemy sobie sprawę, zacznijmy od średnich biegowych. Mówiliśmy to już zresztą w poprzednich odcinkach troszkę, że te średnie biegowe nie zawsze odzwierciedlają rzeczywisty stan rzeczy. Tak powiedzieliśmy przy zawodnikach U24, potwierdziliśmy to troszeczkę przy juniorach, a dziś jakby w 100% potwierdzimy tą tezę. Zastanawiam się, od czego by tutaj zacząć. No, najprostszą rzeczą, o jakiej możemy powiedzieć, będzie statystyka, którą przedstawił Guru Stats na najlepszą parę, która przywoziła najwięcej punktów statystycznie w tym sezonie. Była to para Jakub Miśkowiak, Mateusz Świdnicki, którzy zrobili razem 4-308, dokładnie 4-308, więc idąc pewnym torem myślenia, moglibyśmy stwierdzić, że oni wygrywają praktycznie 90% biegów. Ale rzeczywistość jest taka, że oni jadą na swoich rówieśników, no i tu się wszystko Piotrek zaczyna. No tak, no są najlepszą parą, tylko że jeżdżą razem tylko w wyścigach juniorskich z rywalami, którzy są od nich dużo słabsi. I stąd właśnie bierze się ich wysoka średnia, która jest wysoka, aczkolwiek jest też przekłamana. I nad tym za chwilę się pochylimy, jak to analizować i dlaczego tak, a nie inaczej. A żeby szybciutko tutaj sobie jakby przeciwstawną tezę postawić, no to Artiom Łaguta i Taju Finden 488. I akurat to jest para, która robiła wyniki na naprawdę najlepszych zawodnikach. No to jest już para kozaków i dlatego, że są świetnymi zawodnikami, dlatego mają wysoką średnią. I również trzeba ją przeanalizować w ten sposób, z kim jeździli. I biorąc pod uwagę, że Łaguta i Łufinden jeździli na kozaków, naprawdę ta średnia 4,1, tak jak mówisz, powinna być doceniona i powinniśmy z całą stanowczością stwierdzić, że był to dla nich bardzo dobry sezon. Aby jakby przedstawić, uplastycznić, jak to się ładnie zwykło mawiać na pewnym kanale również odnośnie sportu, to chodzi o piłkę nożną. Na czym to tak naprawdę polega? No to mamy takie dwa klasyczne przykłady. Piotr ma jeden na temat Jakuba Jamroga. Proszę, przedstaw go, a ja za chwilkę przedstawię drugi, o którym zresztą już mówiłem, ale myślę, że warte będzie to przypomnienia i tym razem. No to więc tak, przykład na podstawie średnich biegowych Jakuba Jamroga. Troszeczkę tam spłaszczony, żeby dla łatwiejszego zrozumienia. W każdym razie o co chodzi? Chodzi o sezon, w którym Kuba został objawieniem sezonu. Jeździł w Unitarnów, jeździł w parze zazwyczaj z Peterem Kildemandem, który notował wtedy bardzo słabe wyniki. Kuba Jamruk przywoził po 2 punkty w wyścigu, pokonywał jednego rywala, z jednym przegrywał. To jest najważniejsze, że jednego pokonywał, z drugim przegrywał, przywoził 2 punkty, bo Kildemand zazwyczaj bywał ostatni lub trzeci. Sumując, jeśli jechał 5 wyścigów, robił 10 punktów i miał z tego średnią 2 punkty na bieg. W następnym sezonie ten sam Kuba Jamruk, który był objawieniem sezonu, poszedł do Sparty Wrocław i jeździł w parze z Tajem Ufindenem, który to Taj wtedy miał bardzo dobry sezon i zazwyczaj te wyścigi swoje wygrywał. Kuba Jamruk, nadal pokonując jednego rywala, a z jednym przegrywając, mogli być to dokładnie ci sami zawodnicy, którzy rok wcześniej. Różnica była taka, że Taj, tak jak mówiłem, te wyścigi zazwyczaj wygrywał, więc Kuba nie przyjeżdżał już drugi, tylko przyjeżdżał trzeci, co dawało mu średnią 1 punkt na bieg. Także widzimy sytuację, w
której Kuba Jamruk może pokonywać dokładnie tych samych rywali, dokładnie z tymi samymi rywalami przegrywać, a jego średnia będzie różniła się o jeden punkt z różnicą kolosalną. Bo nie mówimy tu o 0,1, tylko o całym pełnym punkcie. A w kontekście meczu to jest różnica 5 punktów, a 10 punktów, czyli 5 punktów na mecz. Mogłoby się wydawać bardzo dużo, a jeżeli się nad tym pochylić, to tak naprawdę ten zawodnik mógł wygrywać, tak jak mówię, dokładnie z tymi samymi zawodnikami, z tymi samymi przegrywać, czyli jakby jego forma pozostała na tym samym poziomie, a wydźwięk był taki, że w jednym sezonie Kuba był objawieniem sezonu, a w następnym był największym niewypałem transferowym. Także dokładnie. Analizujmy, kto, jak i gdzie te punkty zdobywa i dlaczego, bo możemy naprawdę bardzo mocno pomylić się w osądzie danego zawodnika. Tak, i też myślę, że bardzo duże znaczenie, szczególne, kluczowe znaczenie ma to, w jakim klubie jeździć, bo jeżeli jeździć w takim klubie, jak właśnie wcześniej Jakub Jamruk, to była Unia Tarnów, a później idzie do Sparty Wrocław, no to od Sparty Wrocław odbiło się kilku naprawdę niezłych zawodników, ale nietopowych. Patrz Andrzej Lebiediew, patrz właśnie Jakub Jamruk, no jeszcze było kilku chłopaków, którzy niby nie pogorszyli swojego poziomu sportowego, natomiast punkty, jakie przywozili, były diametralnie różne. Drugim przykładem jest Krzysztof Kasprzak z meczu GKM Grudziądz Sparta Wrocław z tego roku. Mówiłem o tym już kilkukrotnie i warto to powtórzyć po raz kolejny. W tym meczu Krzysztof Kasprzak zrobił punktów, moi drodzy, 10. Zawodnicy, których pokonał, to Daniel Biuri, Gleb Czugunow i Norbert Krakowiak w wyścigu pierwszym. W swoim drugim wyścigu ten sam Krzysztof Kasprzak już startował na Cużytka Michała i Przemka Liszkę. Ten bieg również wygrał i jego kolegą z pary był Kenneth Bier. Więc rywale w drugim biegu byli juniorami, tak? Wyścig 9, to był wyścig, w którym Krzysztof Kasprzak wystartował po raz trzeci. Tu już miał troszeczkę podniesioną poprzeczkę, bo startował z Maciejem Janowskim, z którym przegrał, przyjechał drugi, ale pokonał znowu Daniela Bileja i znowu Kennetha Bierę. Swój przedostatni wyścig tego meczu pojechał na Artyma Łagutę, z którym przegrał, pokonał Przemka Pawlickiego i ponownie Daniela Bileja w tym spotkaniu. No i biegi nominowane. Krzysztof Kasprzak wystartował w biegu 15, w którym pod taśmą Krzysiek jechał z pierwszego pola. Pod taśmą stanął z Maczkiem Janowskim, z Nikim Pedersenem i z Artemem Agutą i przywiózł 0 punktów. Zwróćcie uwagę, 10 punktów, a rywale, których pokonał, juniorzy i zawodnicy U24 i trzech kolegów z pary. No właśnie. No i na tym to wszystko polega, że patrząc na suchy wynik, bardzo dobry mecz. Rozkładając na czynniki pierwsze, tak jak to zrobiłeś przed chwilą, no tak naprawdę mocno średni, bo oczywiście pokonał tych, których pokonać powinien, przegrał z tymi, z którymi można było zakładać, że przegra. Mhm. Więc występ ok, aczkolwiek żadnej wielkiej rewelacji tam nie było, bo nie pokonywał nikogo, bez żadnej niespodzianki, jakiejś takiej in plus niesprawy. No wygrywał z tymi, z którymi można było założyć, że wygra. Mhm. Także dokładnie właśnie w ten sposób musimy to rozpatrywać, te wszystkie punkty średnie, żeby w sposób dobry analizować występy tych zawodników, bo łatwo jest powiedzieć, że ktoś zrobił 5 punktów i pojechał słabo, łatwo jest powiedzieć, że ktoś zrobił 10 i pojechał dobrze, a czasami ten, co zrobił 5 punktów, tak naprawdę pojechał dużo lepsze zawody niż ten, co zrobił 10. Fredrik Lindgren we Wrocławiu pojechał z najtrudniejszego numeru, on miał wtedy chyba 13 numer, zaraz wam to wszystko sprawdzę. Miał trzeci numer, tak myślisz? Tak. Dobrze, już to sprawdzam, żebyśmy tutaj nie rzucali gołymi naszymi przypuszczeniami, gdzieś mi ten mecz umknął. Otóż, o nie, to jest mecz w Częstochowy, ja szukam meczu we Wrocławiu. Rafał, szukaj szybciej, bo czas nam leci. Miał trzeci numer, w pierwszym biegu jechał na Ufindena i Łagutę. To właśnie to, o czym mówiłem, tak? Piotrek już ci odpalił, już z pamięci to wylewam. Tak. W drugim też jechał na Ufindena i Łagutę. W trzecim na Janowskiego i juniora, a później na Janowskiego i chyba Dana Bileja. O, mam ten mecz. No i właśnie, odpalam sobie ten mecz. Miał numer trzeci. W pierwszym swoim biegu pojechał na Ufindena i Łagutę. Tak. Ufindena. Nie, nie ten bieg, co potrzeba, przeczytałem. Te. Wyścig pierwszy. Tak, Ufinden Łaguta, potem wyścig... Tak, później poszła zmiana za Bileja, pojechał z taktycznej Ufinden i jechał Łaguta i Ufinden znowu. Mhm. No dobrze, ale do czego zmierzam? Fredrik Lindgren dostał taki numer, w którym przy układzie zmian, bo akurat wtedy Wukrzesz prowadził od początku, gdzie była właśnie taktyczna za Bileja, startował tak naprawdę w swoich czterech wyścigach na
dwa razy na najlepszych zawodników, no jechał Łaguta i Woofington dwa razy, tak? W pierwszym biegu było to samo? Tak, tak. No. Tak, dokładnie na tą samą parę i przywiózł w pierwszym biegu jeden punkt, w drugim biegu z tymi zawodnikami przywiózł ten nasz Fredrik znowu jeden punkt, no a później, kiedy już miał tylko jednego przeciwnika, no to już robił sobie tam dwójeczki. Nie, przepraszam, w pierwszym wyścigu przywiózł dwa punkty. Tak, dwa punkty. Udało mu się pokonać Taja Woofington. No niemniej, niewiele to zmienia. Tak czy inaczej w tym biegu, w tym meczu Fredrik Lindgren, przepraszam, zrobił punktów 6, ale jak zobaczymy z kim przegrał, to tak sobie pomyślimy, no w sumie mógł z nimi przegrać, bo to byli zawodnicy no, w tym roku praktycznie najlepsi, jeszcze jechali na swoim torze i pamiętajmy, że to była Sparta Wrocław. A przy okazji w tym samym meczu Kacper Woryna zrobił 6 na troszeczkę słabszych zawodników, bo miał numer drugi i zobaczcie, mamy dwa razy po 6 punktów i zobaczcie, jak dużą różnicę w trudności zdobyciu tych 6 punktów mamy w tym momencie. No właśnie, a Fredrik Lindgren jeszcze pokonał Taja Woofindena. A weź pokonaj Taja Woofindena we Wrocławiu, to nie jest takie proste zadanie. Dokładnie. No właśnie, no właśnie tutaj... Proszę? Tak, tutaj właśnie musimy te punkty, tak jak mówisz, analizować trudność ich zdobywania i przez to oceniać dopiero, czy zawodnik pojechał dobry mecz, czy niedobry. Mhm. Tutaj dla przykładu Woryna pokonał w pierwszym biegu Buleya, potem został z biegu wykluczony. W następnym wyścigu Kacpra mieliśmy pokonanego Bartka Smektałę i Taja Woofindena. O! A jednak, bo ten bieg wygrał Klepczyk, to był bieg 9. Tak, żeby nam trochę tezę obalić. Natomiast... Tak, ale później jechał na dwóch juniorów i miał też chyba dwa. Tak, na Liszkę i na Łagutę, i na Świdnickiego, przepraszam, tak, i Artyma. Z Artymem przegrał, z Liszką i ze Świdnickim oczywiście wygrał, więc miał dwa punkty. W wyścigu 14 był Kacper wystawiony z pola czwartego w białym kasku, tutaj przewiózł jeden punkt i pokonał Bartka Smektała, przegrał z Bilejem i stajemu Findenem. Więc jak sami drodzy widzowie widzicie, trudność różna, a 6 punktów jest tak samo na koncie danego zawodnika i tak jak mówiłem, powtórzę to po raz kolejny, waga, trudność zdobywania tych punktów jest diametralnie inna, stąd właśnie tak istotny jest, z którego numeru startowego dany zawodnik startuje. No tak, jest istotne bardzo i istotne też jest moim zdaniem przynajmniej zmienianie tych numerów w zależności od rywala, zwłaszcza jeśli jedziesz mecz u siebie i możesz ten skład dopasować, bo goście Jeżeli jesteś gościem, tak, masz problem, bo musisz podać pierwszy, ale jeżeli jesteś gospodarzem, masz godzinę, żeby sobie to przeanalizować, kogo, jak, gdzie poukładać, żeby wykorzystywać po prostu swoich zawodników w najlepszy sposób, bo nie jest sztuką, wiesz, te numery wpisać byle jak i liczyć, że a pojadą, chyba że masz super skład i 7 gwiazd w składzie, no to możesz sobie pozwolić, tak, Unia Leszno tak. Przez ostatnie 4 sezony jeździła cały czas z tymi samymi numerami, i teraz się na nich to trochę odbiło, bo teraz też ich nie zmieniali. No i właśnie mieli te wyścigi takie, że tu trochę stracili, tu stracili. A szczerze mówiąc, Unia Leszno bardzo dużo meczów przegrywała 2 punktami, 4 punktami. Może wystarczyło zmienić numery, tu dać komuś łatwiej, tu dać komuś ciężej. I może byłoby 2 punkty do przodu. To też ciężko oceniać teraz po sezonie, ale na pewno fajnie jest z tymi numerami rotować tak, żeby tym zawodnikom stwarzać możliwości lepszej jazdy, albo żeby sobie stwarzać możliwości taktyczne. I tutaj wielkie gratulacje dla trenera Chomskiego czy Bajerskiego, którzy bardzo fajnie to wykorzystywali. Właśnie o trenerze Bajerskim chciałem powiedzieć, że to był chyba trener, który miał największą świadomość wagi numerów, które przypisuje swoim zawodnikom, bo tam często się to wszystko rotowało i to było wszystko tak przekminione, że podejrzewam, że przed meczem trener Bajecki był w stanie w 80% założyć, gdzie będzie robił zmiany i kto za kogo pojedzie. Tak, i to jest. I już właśnie... pomijam to, że jechał z 16 czy tam z 8 numeru cały czas Robert Lambert, tak? Mówię o innych zmianach, o taktycznych i o całej reszcie. To jest właśnie mega ważne, żeby ten mecz sobie planować do przodu, nie na jeden wyścig, tylko cały mecz, bo tak naprawdę mecz trwa 15 wyścigów i ty musisz mieć jako trener plan, jak rozegrać 15 wyścigów, bo to nie jest sztuka zobaczyć, o, mam 6 punktów do tyłu, to puszczę sobie taktyczną, bo ten jedzie dobrze i puszczę teraz, a co będzie w następnym wyścigu? Musisz cały czas myśleć. Zawsze możesz puścić taktyczną na 2 najlepszych zawodników drużyny przeciwnej. Tak, możesz. Albo możesz robić zmiany na Kamila Marcińca, który jeździ półkółka za wszystkimi. Szpileczka wbita, zaliczona.
Tak, szpileczki muszą być, to nie ma miękko, jak to mówią, na naszym kontencie, także jeszcze trochę tego będzie, ale chwalić też będziemy, także się wyrówna wszystko. Zobaczymy, co się wydarzy, jak zaczniemy analizować poszczególne spotkania, bo i taki pomysł tutaj mamy na ten kontent. Dobrze, Piotrze, chciałem się ciebie zapytać o jedną bardzo, ale to bardzo istotną rzecz odnośnie właśnie tych numerów startowych. Przykład meczu Motoru Lublin ze Spartą Wrocław, pierwszy mecz finałowy. Pamiętasz, co mi napisałeś po wyścigu siódmym? W pierwszym meczu finałowym czy w drugim? W pierwszym meczu finałowym. Po siódmym? To był siódmy albo ósmy. Nie pamiętam. To było zaraz gdzieś w środku zawodów i ty powiedziałeś taką rzecz odnośnie Dominika Kubery. I co będzie po wyścigu 13. Pamiętasz to? To ja ci napisałem w rewanżowym meczu. Że to był rewanżowy mecz? Tak, po siódmym wyścigu, okay. Jak Motor tam jeszcze prowadził, to ci napisałem, że po 13 Sparta będzie świętować mistrza. No i tak było. Mhm. Ale dlaczego? Teraz powiedz, jaką drogę dedukcji wykonałeś albo przeszedłeś, jakkolwiek tego nie określimy, że doszedłeś do takiego wniosku? Bo to myślę, że bardzo fajnie unaoczni nam, co się wtedy konkretnie wydarzyło. To już troszkę analizujemy ten mecz, no ale dobra. Co konkretnie się wydarzyło i gdzie został popełniony największy błąd? No co się wydarzyło? Mieliśmy ZZ-kę. W pierwszym wyścigu, gdzie była ZZ-ka, pojechał Mikkelsen, w drugim pojechał Kubera. No i nawet tego nie sprawdzą, drodzy widzowie, bo ja wiem, że on ma rację. I to był moim zdaniem kluczowy błąd. I jeżeli ktoś chce się kłócić, czy to był błąd, to zapraszam do odwinięcia sobie meczu i posłuchania, co powiedział Marek Cieślak, który myślę jest dość szanowaną postacią w polskim speedwayu, który dokładnie powiedział, że puszczanie w tamtym momencie Dominika Kubery było totalnie bezsensowne, bo jechał z czwartego pola, na trzecim polu miał Tajao Findela, na pierwszym Dana Bileja i raczej małe szanse na to, żeby cokolwiek w tym wyścigu zrobić, bo było pewne, że Taj będzie go tam pilnował w pierwszym łuku. O którym biegu mówisz? O siódmym, w meczu rewanżowym. Biuli z pierwszego, Ufinden z trzeciego i Kubera z czwartego, gdzie to czwarte pole we Wrocławiu zawsze było słabe. Pamiętam nawet jeden taki mecz, gdzie nawet Maciek Janowski stamtąd nie wyjechał, który fruwał wtedy. Także no, szanse, że Kubera coś tam zrobi, były bardzo małe. No i nie zrobił, zrobił jeden punkt. Taj go przypilnował w pierwszym łuku, Biuli pojechał do przodu, było po zawodach. No ale co, do czego to doprowadziło? To, że Kubera pojechał w tym siódmym wyścigu, został mu jakby, można powiedzieć, zmarnowana ta jego ZZ-ka. Spowodowało to później to, że w wyścigu bodajże 10 musiał jechać Jarek Hampel z ZZ-ki, a w wyścigu 13, chcąc nie chcąc, musiał jechać Krzysiek Buczkowski. No i sytuacja wyglądała tak. Jeżeli po 12 wyścigu miałby w tym 13 Krzysiek Buczkowski nie jechać, to jedyna szansa, żeby on tam nie pojechał, to było zrobienie rezerwy taktycznej. Co oznaczało, że po 12 wyścigach Sparta musiałaby prowadzić 6 punktami. Czyli Motor już jest w złej sytuacji. Jeżeli nie moglibyśmy zrobić rezerwy taktycznej, to musiał jechać w 13 wyścigu Krzysiek Buczkowski, co skazywało Motor na to, że raczej w tym wyścigu przegrałem 5-1, bo jechał tam też Dan Biuli i Maciek Janowski, a w Motorze Lublin miał jechać Krzysiek Buczkowski i Jarek Hampel. No i dokładnie tak się stało, przegrali 5-1 i po tym wyścigu było po herbacie, jak tu mówię. Co tu dużo rozkminiać, nawet gdyby Motor nie wystawił tam Buczkowskiego, to musiałby zrobić taktyczną, czyli pewnie i tak Janowski by to wygrał, byłoby co najwyżej 6 punktów i chwilę później by świętowali, ale główny błąd był popełniony w 7 wyścigu, gdzie Kubera po prostu pojechał, start został mu zmarnowany, a równie dobrze można go było zostawić na ten wyścig 13, dać go na drugie pole startowe zamiast na czwarte. Nie jest powiedziane, że on by tam zdobył więcej niż jeden punkt, bo też miał rywali ciężkich, no ale na pewno stawiając go na drugie pole startowe dajesz mu większe szanse na to, że zdobędzie punkty niż stawiając go na czwarte, jeszcze wiedząc, że na trzecim pojedzie Taj Ufinden, który znany jest z tego, że umie jeździć zespołowo i że patrzy na kolegów. No i dokładnie tak zrobił. Wypuścił Dana do przodu i, no i było po zawodach. A wystarczyło zrobić to odwrotnie, nie? Puścić Buszka w siódmym, Kubarę sobie zostawić na nowy 13 wyścig. I kto wie, co by się wydarzyło? No, Buczkowski przywiózłby tak samo jedynkę, jak przywiózłem Kubera w wyścigu siódmym, a w wyścigu 13 na pewno stawiając na drugie pole Dominika, który jest dobrym startowcem i pokazał, że jeżeli wygra start, to potrafi uciekać. Choćby w wyścigu chyba 9 wygrali 5-1 w parze z Mikkelsenem na Dana Bileja i Tajao Findena. Więc jeżeli wygrałby start, to mógłby uciec. Także
daj mu dobre pole. Właśnie to jest wykorzystywanie numerów startowych i stwarzanie własnemu zawodnikowi większej szansy na zdobycie punktów. I o tym samym właśnie wspominał trener Cieślak w studiu w trakcie meczu, że jeżeli masz możliwość robienia zmian, a przy ZZC zawsze masz, to czasem dobrze jest jeden bieg odpuścić, żeby w następnym odrobić. I właśnie dokładnie to się tyczyło tego, że ten bieg siódmy, w którym było ciężkie pole startowe, trzeba było w pewnym sensie odpuścić, stawiając tam Buszkowskiego, żeby stworzyć sobie szansę w następnych wyścigach nadrobić całą tą różnicę, stwarzając Kuberze po prostu pole do łatwiejszego zdobywania punktów. Ja przepraszam, że się uśmiecham, bo ja jednak ten mecz odpaliłem program na stronie Ekstraligi. To, co ty, Piotrek, mówisz, to jest wszystko tak, jak było. I tobie po prostu trochę niszczy, że ty to wszystko pamiętasz z taką dokładnością, kto, gdzie, kiedy i z którego pola. To w ogóle jest dla mnie wow. No ale mniejsza. Coś trzeba w życiu robić. Ciekawe wasze życie. Żebyś wiedział. O, w porządku. Tak czy inaczej zmierzamy do tego, bo to troszeczkę odbiliśmy od tematu i rozkminiliśmy, gdzie został popełniony błąd w meczu rewanżowym Motoru ze Spartą. Natomiast mówimy tutaj cały czas o wadze numerów startowych, bo który numer, Piotrek, jest najłatwiejszy? Wiesz co, ciężko mówić, który jest definitywnie najłatwiejszy. Teoretycznie łatwe są na przykład numer 10, który... 10 jest taki łatwy, niełatwy. Łatwy początek ma, trudniejszą końcówkę. Dwa pierwsze wyścigi na juniorów, więc tutaj można szukać punktów, jeżeli twój zawodnik nie jest jakoś super dysponowany. Jednak musisz pamiętać o tym, że w końcówce numer 10 jedzie w wyścigu 13, który jest kluczowy, więc musisz mieć tam jakieś zabezpieczenie. Co do łatwiejszych numerów, 11 numer jedzie dwa razy na juniora, więc też można coś tam powiedzieć, że jest trochę łatwiejszy, aczkolwiek ma pierwszy wyścig ma ciężki z trzeciego lub czwartego pola. Aczkolwiek właśnie w tych numerach bym rozpatrywał takie łatwiejsze, a jeśli chodzi o zestawienie gości, no to myślę, że jednym z łatwiejszych jest numer 4, który pierwszy start ma na dwóch juniorów i później w trzecim wyścigu swoim jedzie znów na juniora rywali. Tu bym zdecydowanie szedł w stronę wystawiania najsłabszego swojego seniora pod numerem 4. Też był 24. No to kategoryzuję U24 jako seniora już. W porządku. Także tam bym właśnie wystawiał tego najsłabszego, właśnie dlatego, żeby stworzyć mu szansę. Jeżeli on jest najsłabszy w naszej drużynie, to chcę mu dać wyścig na juniorów, żeby po prostu pokonał tych juniorów chociaż i zdobył powiedzmy te dwa punkty. No bo jeżeli go wystawię na największe armaty, no to raczej skazuję go na pożarcie, więc chciałbym mu stwarzać takie szanse. Jednak trzeba też pamiętać o tym, że jeżeli jedziemy na przykład na mecz do Częstochowy czy do Lublina, to niekoniecznie musi być to dobry pomysł, bo prawdopodobnie on z tymi juniorami też może przegrać. Mhm. Cały czas musimy to analizować, który numer jest tak naprawdę łatwy, który jest trudniejszy. No, na pewno zawsze łatwiejsze są te numery, które spotykają się z juniorami. No bo jak wiemy, juniorzy odstają poziomem, więc jeżeli dasz zawodnikowi... Co już udowodniliśmy. Tak, więc jeżeli dasz zawodnikowi swojemu jeździć na juniora rywali, no to masz szansę, że on ci będzie przywoził jakieś punkty. Z drugiej strony, jak dasz komuś numer 5 czy 13, który ani razu nie jedzie w meczu na juniora rywali, a dwa razy jeździ ze swoim juniorem w parze, no to od razu wiesz, że ten zawodnik będzie miał dużo ciężej, no bo jeżeli nie jedzie na juniorów rywali, no to znaczy, że jeździ tylko na seniorów rywali. Co z miejsca stawia mu poprzeczkę zdecydowanie wyżej. No i to trzeba cały czas analizować i trzeba też, właśnie mówię, patrzeć na inne zespoły, jak one ustawiają numery i w stosunku do tego, jak dany zespół ustawia swoje numery, dopasowywać własny zespół. No właśnie, no i jak to się ma do średnich, też już wspomnieliśmy na początku, bo możesz być Fredrikiem Lindgrenem, pokonać wszystkich, których potrzebujesz pokonać, i w pięciu wyścigach robisz sobie 6 punktów, czyli masz średnią delikatnie powyżej 1 punktu, a możesz być Krzyśkiem Kasprzakiem, który golił tylko juniorów, akurat tam było trochę szczęścia, i też wygrać z tymi, z którymi powinieneś, i masz średnią 2-0, bo zrobiłeś 10 punktów w 5 biegach, więc faktycznie to ma największy, moim zdaniem, w tym momencie wpływ na średnią, bo jeżeli mieliśmy starą tabelę biegową, to jeszcze to można było troszeczkę obalić, natomiast tutaj no już ten program jest skonstruowany tak, że numer startowy to jest klucz, szczególnie dla tych zawodników, którzy są troszeczkę inaczej. Szczególnie dla zawodników, którzy nie są liderami i turboarmatami w swoich zespołach.
No tak, no i musimy właśnie pamiętać o tym, że później na koniec sezonu my te średnie sobie porównujemy, że ktoś ma na przykład średnią 1,8, drugi ma 1,7, a później popatrzmy w program, bo na przykład ktoś mógł mieć średnią 1,7 i właśnie jeździć z tymi numerami 5, 3, gdzie jeździł głównie na liderów rywali, numer pierwszy też jeździ często z numerem 9, akurat pod numerem 9 zazwyczaj trenerzy wystawiają jakieś mocne armaty, nie do końca wiem dlaczego, ale tak robią, więc ten pierwszy numer też ma zazwyczaj ciężko. No i właśnie porównując te średnie, zauważmy, że kto ma który numer, bo jeżeli jeździsz dwa razy w meczu na juniora rywali, a jeżeli nie jedziesz ani razu na juniora rywali, no to jeżeli macie taką samą średnią, no to znaczy, że ten zawodnik, który nie jeździł na juniora rywali, jest lepszy. Mimo tego, że średnia jest taka sama, ale trudność zdobywania tych punktów jest dużo większa. I to powinniśmy porównywać, a nie tylko same cyfry, które często są bardzo mylne. Dokładnie, dokładnie. No, wiesz, zastanawiam się, co możemy powiedzieć dalej i tak naprawdę tu nie ma nic więcej do powiedzenia, no bo tak to po prostu wygląda. To numer startowy jest zależny, inaczej, twoja średnia jest totalnie zależna od numeru startowego, a czytanie samych średnich, to co też przed momentem powiedziałeś, no możesz mieć dwóch zawodników z dokładnie taką samą średnią, a waga punktów, które zdobywają, poziom trudności punktów, które były zdobywane na torze jest diametralnie po prostu różna. Takie tak. Są fakty. No. Zależy też może nawet nie aż tak też w 100% tylko i wyłącznie od numeru startowego, no bo wiadomo, że możesz mieć super ciężki numer, jak jesteś Bartkiem z Marzlikiem, to pewnie i tak sobie poradzisz, żebyśmy nie dostali źle zrozumieni, że wiesz, że komuś dasz ciężki numer, to już nie ma szans zrobić lepiej, nie, jak komuś dasz łatwy, to... Ale przykładowo, Jeppesenowi dałbyś powiedzmy, nie wiem, trudny numer, no nie wygra, no. To Fredrik Lindgren, przed chwilą to mówiłem, miał problemy z zawodnikami z Wrocławia, a gdy dasz mu na przykład taki numer, gdzie z Toruniem potrafi ci zrobić dwucyfrówkę, no bo miał spoko numer i wygrał z tymi, z którymi powinien. A teraz rozważ sytuację, że dajesz ten ciężki numer, który miał Lindgren na przykład Jeppesenowi, ile punktów mniej on ci zrobi z tego ciężkiego numeru? Bo Lindgren miał 6. No tutaj jeszcze było prawdopodobieństwo, że może przegrać z Bulejem. A z Bulejem jechał 3 razy, tak? Z tego, co mówiliśmy? 3 czy 2? No to powiedzmy, no to zrobiłby 4 punkty, tak? No bo załóżmy, że... No, zrobiłby powiedzmy tam 3-4. No to straciłbyś 3 punkty. A gdybyś dał teraz Lindgrenowi numer Jeppesena i te łatwiejsze biegi, to ile zrobiłby Lindgren więcej od Jeppesena? Bo Jeppesen miał pewnie nie jakoś mega dużo. Nie ten mecz mam włączony. Poczekaj. Gdzie my jesteśmy? Gdzie jest Sparta? Wrocław? Szczęstowa, tu. Jeppesen zrobił w tym meczu, mój drogi kolego, 3-0 wykluczenie, zmiana. 3-0 wykluczenie, zmiana. No to zrobił 3 na wyścigu swoim, gdzie jechał na dwóch juniorów. Fajnie. Wykonał zadanie. No ale później już było 0-0-0. I teraz pomyśl, że sobie tych zawodników zamieniamy. Dajemy 4 Lindgrenowi i 3 dajemy Jeppesenowi. No. Może nie 4 Lindgrenowi, bo to praktycznie... No nie, to po prostu zamienimy ich pozycjami. Centralnie. A jakbyśmy ich tylko zamienili pozycjami, to by to niewiele zmieniło, bo oni później jeżdżą ze sobą w parze, więc mieliby i tak takie same biegi. Ale gdyby na przykład dać Lindgrenowi 2. Czyli biegi Kacpra Woryny, o których mówiliśmy. No to myślę, że mógłby mieć dwucyfrówkę w tamtym meczu. Albo zamienić go z Leonem Madsenem, który w tym biegu, w tym meczu zrobił 14 punktów i wygrał ze wszystkimi. No, albo Madsenowi dać 3, żeby miał te najcięższe wyścigi. To jest dobry pomysł też, bo Włókniarz przed tamtym meczem był w takiej niezbyt ciekawej sytuacji, że musiał ten mecz wygrać. Tak. Tutaj, jeżeli potrzebujesz wygrać, to musisz ryzykować. Więc musisz dać swojemu liderowi najcięższy numer, bo tylko wtedy, kiedy twój lider będzie wygrywał z liderami rywali, ty jesteś w stanie wygrać mecz wyjazdowy ze Spartą Wrocław. No inaczej się to nie uda. Jeżeli dasz swojemu liderowi zdobywać łatwe punkty, no to ktoś te punkty na pewno straci. Więc jeżeli chcesz ten mecz wygrać, to musisz ryzykować i musisz liczyć na to, że Marcin będzie w stanie wozić Łagutę, Janowskiego i Uffindena. I musisz liczyć też na to, że Jeppesen pewnie nie zrobi ci jakoś mega dużo, więc możesz oddać te jego wyścigi jakby w to miejsce, gdzie masz i tak zakładasz porażkę, a łatwiejsze wyścigi dać tym zawodnikom pokroju Lindgrena, który w sprzyjających okolicznościach może ci zrobić te 10, a jak mu dasz ciężkie, to zrobi ci 6. No i
I tu są te cztery punkty, których mogło zabraknąć, nie? Bo tam nie było aż tak dużo do tyłu. Tam było 10. Wiesz, przepraszam, 6. Inna sprawa jest taka, że też ustawić skład pod Spartę Wrocław to jest mega ciężka sprawa, bo tam jak zobaczymy sobie skład Sparty, to ciężko jest szukać jakichś dziur, gdzie możesz kogoś wstawić i dać mu łatwe wyścigi, zwłaszcza jeżeli jest to mecz wyjazdowy. Ale już na przykład w starciach z innymi rywalami da się to zrobić i należałoby to robić i wykorzystywać po prostu. A jako, że już chyba się zbliżamy do końca odcinka, to jeszcze na koniec możemy zrobić taki mały test pokazujący, jak ważne jest dobieranie odpowiednich zawodników w odpowiednie miejsca. Wiem, co chcesz zrobić. Wiesz, o co chodzi. Tak. Także tłumacząc na szybko, robimy draft 10 zawodników, każdy zawodnik ma przypisany numer od 1 do 10 i później będziemy tych zawodników wybierać do poszczególnych wyścigów. W każdym wyścigu jedziemy 1-1 i zawsze wygrywa zawodnik, który ma niższy numer. Niższy. Czyli jeżeli pojedzie zawodnik numer 1 z zawodnikiem numer 2, no to zawodnik numer 1 wygrywa. Dobra. Jest 10 zawodników, więc pojedziemy 5 wyścigów. Jeżeli pozwolisz mi wybierać jako drugi, jeżeli będę wybierał jako drugi, to gwarantuję ci, że nie wygrasz więcej niż jednego wyścigu. Dobrze. Ja to wiem, bo już to ten test kiedyś robiliśmy, wiem o co chodzi. Dobrze, czy ja wybieram pierwszy, tak? No to tak, ja w drafcie też możesz wybierać pierwszy. No to ja wybieram numer 2. Dobra, no to ja numer 3. To ja 4. 10? To już przegrałeś jeszcze bardziej. Wiem. No dobra, to zrobię to specjalnie. Dobra. Załóżmy, że nie wygłupiałbyś się i bralibyśmy tych zawodników po kolei. Mhm. Czyli teoretycznie, porównując pozycja do pozycji, masz 5 lepszych zawodników niż moja piątka. Tak. Bo twój lider, czyli twój numer 1, jest lepszy niż mój lider, bo ma numer 2. Mhm. Twój drugi zawodnik to numer 3, mój numer 4, czyli też jesteś lepszy. Piątka jest lepsza od 6, 7 jest lepsza od 8, 9 jest lepsza od 10. Czyli masz, porównując pozycję do pozycji, często się tak robi przed sezonem, że wiesz, porównujesz, że a ten zespół ma lepszego lidera niż ten ma lepszego juniora niż ten, drugą linię ten zespół ma lepszy niż ten inny zespół. No to teraz zagrajmy. Czyli wygrywa wyższy numer, czyli jedynka wygrywa z dwójką, tak? Wygrywa niższy. Czyli niższy. Czyli jedynka wygrywa z... Nie. A, dobra. Jedynka wygrywa. Mniejsza cyfra wygrywa. Tak. Dobra, jedynka to jest najlepszy numer. No to wybieraj jako pierwszy. No to ja sobie zacznę tutaj od numeru 10. Nie, 9, nie, bo ja mam 9. Ja mam 9, no. No to ja stawiam numer 8. 1-0 dla mnie. Okej. Okay. W takim wypadku mógłbym teraz powiedzieć numer 1. No i ty ten bieg oczywiście przegrasz, tak. No ale później zaczynają się. Oddam ci tutaj wyścig i dam 10, jest 1-1. Zmarnowałeś swój, ja zmarnowałem swój najlepszy bieg na twój najgorszy numer. Najsłabszy. No i teraz już żadnego nie wygrasz, bo cokolwiek nie ma szans. Dasz numer taki, że będzie okej. Okay. Tak. No czyli dobra, no to ja nie daję jedynki. Czekaj, no ja zagrałem, może się chociaż raz uda, bo żeśmy parę razy w to grali. No czyli ja zacząłem od numeru, od 9, ty rzuciłeś 8, wygrałeś, tak? Tak. Czyli ja, żeby teraz wygrać, to musiałbym... W zasadzie nie mam zbyt dużego wyboru, no ale jak wybierasz pierwszy, to nie wygrasz, no nie masz szans. Jeżeli ktoś jest kumaty, to wygrasz jeden wyścig, jak dasz jedynkę, bo nie da się pokonać jedynki, a innego nie wygrasz. Cokolwiek byś nie zrobił. No to ja zrobię 5, no to ty dasz 4. I zawsze będę dawał o 1 mniej od ciebie, a w tym wyścigu, w którym dasz jedynkę, dam 10 i będzie 4-1 dla mnie na koniec. No i to właśnie pokazuje, że ci, co wybierają pierwsi, nawet w żużlu, nie stoją w uprzywilejowanej pozycji, bo da się do nich dopasować skład, tak? Że wygrasz. Dokładnie. Wiadomo, że... Oczywiście pomijamy wydarzenia losowe, taśmy, defekty, upadki, tak? I wiadomo, że sport jest tylko sportem i nie można tego tak klasyfikować, że ten zawodnik zawsze wygra z tym. Aczkolwiek pokazuje to pewną zależność, że nawet porównując pozycję do pozycji, możesz mieć teoretycznie 5 słabszych zawodników, ale jeżeli dopasujesz ich w dobry sposób, to nagle okazuje się, że twój rywal wygrywa 1-5 wyścigów. Patrz, mecz Sparta, GKM Grudziądz, Sparta Wrocław. Dokładnie, no. Bo tam żaden zawodnik 1-1 porównując lider, powiedzmy Janowski do Pedersena, no to Janowski jest lepszy, tak? Idąc dalej, Bierę do Artioma Łaguty przykładowo, możemy ich zamienić, to nie ma znaczenia, dalej jest lepszy zawodnik Sparty. Idziemy dalej, 24, Daniel Biuli i no, tam chyba Krakowiak wtedy jechał, tak, Krakowiak, no to dalej Daniel Biuli jest tym zawodnikiem, który teoretycznie wydaje nam się lepszy. Dalej idąc, po polscy seniorzy, Krzysztof Kasprzak, Gleb Czugunow choćby, no to dalej uważamy, że Gleb w tym sezonie był lepszy, no bo Krzysiek miał niestety taki sezon, jaki miał. Kto był tam dalej?
jako drugi senior w GKM-ie? No, Przemek Pawlicki. Tak, Przemek Pawlicki. I drugim seniorem wsparcie Wrocław był no, oczywiście Finger, Maciej jechał, Janowski, że powiedziałem, Maciej Janowski, tak? No bo Taja powinienem dać wyżej. No, no i juniorzy też oczywiście wrocławscy lepsi, a jednak w tym meczu zwyciężył GKM Grudziądz. A dlaczego? To musimy też powiedzieć. Dlaczego Grudziądz ten mecz wygrał? No bo Dariusz Szlecz nie potrafił zrobić rezerwy taktycznej. Znaczy nie potrafił powiedzieć Glebowi Czugunowowi, że należy 13 wyścig przegrać 5-1, żebyśmy mogli zrobić taktyczną wyścigu 14. Tak, wtedy dwa razy pojechałby Janowski i Artym Łaguta i prawdopodobnie dwa biegi by się skończyły 5-1. No, jeżeli wygrali 15 z Pedersenem i Kasprzakiem, to myślę, że 14 z Pawlickim i Krakowiakiem, czy tam Kennethem Bierę też by wygrali. No widzicie. I szybciutko udowodniliśmy, że jeden bieg może zdecydować o całym meczu, bo eliminuje ci możliwość zrobienia powiedzmy dwóch zmian, czy nawet złe dobranie numerów startowych i trochę szczęścia i wszystko się diametralnie zmienia. I nagle się okazuje, że Grudziądz wygrywa z Mistrzem Polski, gdzie Grudziądz miał naprawdę duże problemy, żeby się utrzymać. Tak, i tak jak mówiłeś, porównując pozycję do pozycji, to Grudziądz był lepszy tylko na tej jednej pozycji najsłabszego swojego seniora w porównaniu z tym brakiem zawodnika w wsparcie Wrocław. No to tylko tam byli lepsi, ale w kontekście całego meczu wygrali. Jednym punktem, ale wygrali. Błędy taktyczne, ok, zdarza się. Niektórym częściej, niektórym rzadziej. Tak, ale wygrać wygrali i chwała im za to. I dzięki temu zwycięstwu utrzymali się w lidze na koniec. Dokładnie, bo pamiętajmy, że Grudziądz był drużyną, która powyżej 40 punktów zdobyła raz w meczu z Częstochową. Powyżej 45. Powyżej 45, przepraszam, 45. Tak. Raz w meczu z Częstochową. Chyba tyle, nie? Chyba tak, zjeżdżamy do bazy. Kochani, nie zapomnijcie zostawić swoich komentarzy i zasubskrybować kanał, bo przypominam, że do 1000 chcemy dobić do 1000, a termin jest koniec tego roku, czyli 31 grudnia. Czy się uda? Zobaczymy. Na razie idzie to wszystko bardzo dobrze. Żegna Was prawie duet Tomasz Zdryła, Mirek Jabłoński, Rafał Żużlowy, degustator. Kłaniam się bardzo nisko. Razem ze mną był oczywiście Piotr Wojciechowski. Dzięki, Piotrek. Dzięki bardzo. Na razie. Pozdro, cześć.